Dzisiejsza niedziela przedstawia nam Pana Jezusa, który mówi taką krótką przypowieść o dwóch synach. Już sam ten tytuł o tych synach może nam pewnie jakby przypomnieć inną przypowieść o dwóch starszym synu i młodszym synu, jeden, który opuścił ojca miłosiernego. Dzisiaj jest o dwóch synach, których ojciec prosi o pracę w winnicy. Jeden odpowiada ojcu: tak, pójdę, i tego nie robi. A drugi syn najpierw odpowiada ojcu: nie, nie zrobi, ale później po chwili refleksji, namysłu, opamiętania się idzie i wykonuje polecenie. Jezus tę przypowieść wypowiada w sytuacji ogromnego konfliktu, napięcia, który rodzi się przede wszystkim między nim a przywódcami religijnymi, czy też nawet politycznymi narodu wybranego. Przywódcy religijni, sadyceusze, kapłani, faryzeusze nie chcą i nie potrafią przyjąć Pana Jezusa. Najpierw odrzucili Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia. Teraz przychodzi Jezus Chrystus, Mesjasz, na którego oni czekali przecież przez wiele dziesiątków, setek lat. Przychodzi do nich Syn Boży, a oni go odrzucają. Przy czym są przekonani w tym wszystkim, że są prawymi, sprawiedliwymi synami Boga Ojca. Dochodzi tutaj do jakiegoś poplątania wewnętrznego. Jezus do nich mówi przede wszystkim tę przypowieść i za chwilę mówi takie mocne słowa: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Bo oni, słuchają Słowa Bożego, dokonują jakiejś refleksji nad swoim życiem i się nawracają. To Słowo jakoś wzywa nas do nawrócenia i mówi o nawróceniu. Może chcąc zrozumieć tę Ewangelię, posłuchajmy, co papież Benedykt XVI mówił, komentując inne fragmenty Ewangelii, modlitwę faryzeusza i celnika. Mówi o pewnej takiej wewnętrznej dyspozycji człowieka do Boga i do nawrócenia. Komentuje modlitwę faryzeusza i papież Benedykt XVI pisał tak: jeden właściwie wcale nie widzi Boga i jest patrzony w siebie samego. Bóg nie jest mu potrzebny, bo on sam potrafi zadbać o własną sprawiedliwość. Nie ma tu prawdziwej więzi z Bogiem. Starczy własne działanie. Człowiek ten sam siebie czyni sprawiedliwy. Natomiast drugi patrzy na siebie z Bożej perspektywy. Spojrzał na Boga i w tej perspektywie ujrzał samego siebie. Wie, że Bóg jest mu potrzebny, że swoje życie zawdzięcza Jego dobroci i nie może jej ani wymusić na Bogu, ani osiągnąć własnymi siłami, że potrzebuje miłosierdzia, a miłosierdzie to podpowie mu z kolei, że on ma być miłosierny i przez to upodobnić się do Boga. Żyje mocą swojej relacji do Boga, mocą otrzymanych darów. A łaska, o którą prosi, nie zwalnia go z etosu. Ona go uzdalnia do autentycznie dobrych czynów. Bóg jest mu potrzebny, ponieważ już znaje to, że za sprawą Bożej dobroci sam staje się dobry. Co mamy zrobić, żeby się nawracać? To jest przypowieść, wydaje się, też o jakby procesie nawracania. Pierwsze to jest, trzeba przyjść, wejść w więź z Panem Bogiem, przyjść do Pana Boga i słuchać Jego słów. My nie nawracamy się dlatego, bo patrzymy w lustro, patrzymy na siebie i dokonujemy tylko czystej autoanalizy. Bo będziemy kręcić się wokół siebie. Myślę, że wielu z nas ma problem jakoś z nawróceniem się głębokim, z przeżywaniem spotkania z miłosiernym Panem. To się przekłada bardzo konkretnie później na nasze spowiedzi, że my nie przychodzimy, nie spotykamy się z Panem Bogiem, który jest dobry i miłosierny, tylko spotykamy się ze samym sobą. I albo się usprawiedliwiamy, albo mówimy, że jesteśmy dobrzy, albo się nadmiernie oskarżamy. Druga rzecz, która przebija w tych słowach, po tym, że najpierw pierwszy krok do nawrócenia to jest spotkanie z Bogiem i słuchanie Pana Boga.
Dzisiaj słyszymy, że celnicy, nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Łukasz w 15 rozdziale pisze, że celnicy i nierządnicy przychodzili, by słuchać Pana Jezusa. Więc spotkanie i słuchanie słów Bożych. Drugi element to jest jakiś namysł nad samym sobą. To jest jakieś rozumne skonfrontowanie się ze słowami, które mówi do nas Pan Bóg. Myślę, że bardzo często do nawrócenia, do procesu nawracania się, do naszych spowiedzi podchodzimy tak troszeczkę emocjonalnie, uczuciowo. Bardzo nierzadko przychodzą ludzie, mówią, źle się z tym czuję. Nawrócenie to jest przede wszystkim metanoia, to jest przemiana umysłu, to jest jakiś namysł. Dzisiaj słyszymy, jak Pan Jezus mówi, że ten jeden z synów opamiętał się i poszedł. W pierwszym czytaniu słyszymy, jak nawraca się grzesznik, to Bóg przez proroka Ezechiela mówi, zastanowił się i odstąpił od swoich grzechów, które popełniał. Więc jednym z ważnych elementów nawracania się jest jakieś mądre wejście w siebie, zastanowienie się nad swoim życiem. Praca sumienia to jest praca naszego rozumu, które otwarte jest na światło Słowa Bożego. I wreszcie jakby trzeci aspekt naszego nawracania się to nie jest tylko słucham Pana, konfrontuję się z tym, mówię do Pana, tak, Panie, wiesz, jesteś miłosierny, zmiłuj się nade mną i nic nie robię. Tylko kolejny krok nawrócenia to będzie podjąć czyny nawrócenia. To będzie podjęcie czynów miłości, czynów wiary. I dobrze jest, myślę, kiedy dokonujemy w swoim życiu rachunku sumienia, kiedy się spowiadamy, dobrze jest jakoś zastanowić się nad konkretnym, małym krokiem nawracania się. Konkretnym. Myślę, że bardzo często przychodzimy do Pana, mówimy, tak, Panie, zmiłuj się nade mną, nawróć mnie, pomóż mi, ale nie podejmujemy żadnej decyzji, nie podejmujemy żadnego konkretnego aktu nawrócenia. To jest też ważny aspekt naszego wracania do Pana Boga i spotykania się z Jego miłosierdziem.